Okej, witam Państwa serdecznie. Mówi Piotr Rukowicz. To jest materiał dotyczący kursu Polski, kurs Blendera. W tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora, który nazywa się Boolean. Otóż jest to modyfikator, który pozwala wykonywać operacje, powiedzmy sobie, logiczne pomiędzy meshami, które mamy na scenie. Aby pokazać, jak on działa, dodam sobie do sceny dwie kostki. One będą ustawione na przykład w taki sposób jak teraz. Mamy tutaj widoczną ich siatkę. I teraz do jednej z nich dodam sobie modyfikator Boolean. Znajduje się on w miejscu, gdzie są modyfikatory generujące geometrię. Teraz samo dodanie takiego modyfikatora nic jeszcze nie zmienia. Natomiast modyfikator ten ma trzy opcje, które nazwane są operacja. Mamy intersect, union, czy też union, difference. Intersect jest to tak jakby część wspólna, międzysekcja, tłumacząc dosłownie. Jest to odpowiednik czegoś takiego jak mnożenie zbiorów. Tutaj to jest mnożenie objętości, a więc możemy wyłowić część wspólną z dwóch nakładających się na siebie meszy. I teraz ten nasz pierwszy cube nazywa się po prostu cube, ten drugi ma nazwę cube001. Pierwszy dostał ten modyfikator, drugi modyfikatora nie ma. I teraz jeżeli weźmiemy sobie w tym pierwszym cubie, dodamy operację intersect na obiekcie, który nazywa się cube001, w tym momencie nasz oryginalny mesh znika. To, co z niego zostaje, to jest tylko część wspólna zanurzona w tym drugim obiekcie. To, co jest fajne, to to, że ten obiekt, ponieważ modyfikator działa cały czas, mogę przesuwać, generując w pewien sposób geometrię tamtego drugiego cuba. Jest to fajne, prowadzi do zaskakujących czasami efektów. Mogę wycinać na różne sposoby swój mesh, mogę ewentualnie tamten mesh kręcić i wycinać sobie objętością innego mesza ten swój, no mniej więcej tak to wygląda. To jest część wspólna. Natomiast jeżeli zmienię część wspólną na przykład na unię, to zrobię coś takiego jak suma dwóch objętości. Suma dwóch objętości jest to bryła, która składa się z ich obu. Jest to bryła, która byłaby bryłą jednego, że tak powiem, rodzaju. To byłaby jedna siatka mesza, gdybym wcisnął apply, dostanę, proszę bardzo, bryłę, która jest całością. Ok? Oryginalny mesz znika, zamieniając się w taką bryłę, a ten, z którym robiłem unię, pozostaje. Cofnę tę operację. Mam teraz chyba za dobrze cofnięte wszystko, więc pokażę jeszcze, jak wygląda ostatnia opcja do omówienia. A więc tak, na tym cubie, który mam zaznaczony, to jest cube o nazwie cube, dodaję modyfikator boolean i wybieram zamiast intersekcji lub unii, wybieram różnicę. Różnica będzie w stosunku do cuba, który nazywa się cube001. A więc dodaję w opcji object cube001 i teraz mam różnicę. Pozornie niewiele się zmienia, ale już widać, że mój oryginalny mesh, ten do którego dodałem modyfikator, został wycięty. I to wycięcie również jest tak zrobione, że po prostu będzie się zawsze dynamicznie dopasowywało do obiektu, który wycina, czyli do tego, który nie ma modyfikatora. Tak to działa. Bardzo fajne, bardzo szybkie, sprytne i tak dalej. Tego typu modyfikator ma pewne ograniczenia i na przykład w przypadku tych prostych obiektów, kiedy są wszystkie ściany do siebie prostopadłe, radzi sobie z geometrią bardzo dobrze, ale już widać, że na przykład w tym wynikowym cubie po odjęciu tego, który jest nad nim, tworzy mi ścianę trójkątną. To nie jest dobra geometria dla niektórych zastosowań, w związku z tym już ten trójkąt powodowałby problemy, trzeba by coś z nim zrobić. No ale takie są konsekwencje. Jeżeli przekręcę, to tych trójkątów będzie mi się wstawiało tutaj więcej. No i spowoduje to oczywiście pewną stratę na jakości takiego mesza. A więc wycinanie czy też dodawanie brył prowadzi do geometrii, która nie zawsze jest optymalna. Być może ręczne modelowanie prowadziłoby do lepszych efektów. Chciałem jeszcze pokazać, w jaki sposób działa ten modyfikator na obiektach troszkę bardziej skomplikowanych. Dlatego na drugiej warstwie przygotowałem sobie Susan i Torus. Spróbujmy na początku wyciąć z tej małpki Susanowej tylko twarz. Dodam sobie jeszcze cuba i zaraz przeprowadzimy operację obcięcia jej twarzy. Ustawię cuba w takim miejscu, aby twarz wycięta została mniej więcej w tym momencie. No i teraz weźmy sobie do tej małpki, dodajemy modyfikator taki jak unia, czy też unia z tym sześcianem. W tym momencie sześcian wytnie tylko tą część, która jest widoczna w tym miejscu. No więc dodaję modyfikator boolean. Wybieram opcję, nie unia, przepraszam, tylko intersekcja i wybieram cuba. W tym momencie widać, że małpka znikła. Wciskam guzik o nazwie apply i w tym momencie już mam gotowego mesha. Małpa w tym momencie została ścięta. Już nie potrzebuję w tym momencie tego sześcianu. No i zostałem z takim właśnie wynikowym meshem. Siatka tego mesha
Jak widać, nie jest najpiękniejsza, ponieważ wszędzie pojawiły się na płaskiej powierzchni trójkąty. Wygląda to fatalnie. No ale powiedzmy sobie, że na razie taka siatka mi wystarczy, bo na przykład tych trójkątów nie będzie widać albo coś. Teraz, gdybym chciał zrobić sumę takiego obiektu z torusem, to do torusa musiałem dodać kolejny modyfikator, ustawiwszy go wcześniej odpowiednio. Na przykład postawmy go w ten sposób. Jakoś tak, żeby się z tą twarzą odpowiednio przecinał. Powiedzmy sobie, że chciałbym mieć coś takiego. Na przykład taka małpka, powiedzmy sobie, troszeczkę jakby krowiasto zaobrączkowana. I teraz można zrobić to na dwa sposoby. Jeżeli potrzebuję unii, czy też połączenia tych dwóch meszy, to mogę modyfikator dodać albo do tej małpki, albo do torusa. Dodajmy ten modyfikator na początku, do torusa. No więc dodaję boolean, dodaję sobie, czy też wybieram opcję union i wyciągam małpkę. I w tym momencie widać, że Blender coś podejrzanie długo liczy. Jest to już dosyć skomplikowany przypadek, tutaj jest całkiem sporo wierzchołków, teraz liczone są rozcięcia i cała geometria. Ten proces może zakończyć się nawet jakimś crashem Blendera, a na pewno będzie prowadził do dość skomplikowanej geometrii, ponieważ pociąć należy te wszystkie ściany, które są tutaj i dopasować je jakoś do tego, co zostało z małpy. Nacinam teraz Apply. Zobaczymy, ile otrzymamy wierzchołków i jak będzie wyglądał końcowy, gotowy mesh. Cała operacja cięcia teraz jest wykonywana w rzeczywistości tak naprawdę. Poprzednio była wykonywana tylko po to, aby widać było na widoku, co się dzieje. Dobrze, że nie muszę przesuwać jednego mesza po drugim, bo przy każdym przesunięciu, przy każdym kroku musiałem taki dłuższy czas odczekać. No dobra, teraz widok siatki. Już widać, że mamy zintegrowane ładnie dwa obiekty. Odsunę może się z torusem i małpą od oryginalnej małpki. Tą mogę wyrzucić. No i teraz powiedzmy sobie, że tak wygląda mój mesz. Jak widać, nie jest tak strasznie, jak można byłoby się martwić. Widać, że pojawiają się jakieś dziwne artefakty, pojawiają się trójkąty, ale jest to rzecz, powiedzmy sobie, krańcowa. No i w sumie dosyć zrozumiała przy tak zrobionej geometrii. Tutaj również widzę, że zostały pododawane cięcia, a więc mój mesz jest szczelny. Gdybym rzucił go do wody, na pewno do środka nic by się nie nalało. Ok, więc tak działa modyfikator Boolean. Można go używać do tego typu dziwnych zabaw, ale szczerze mówiąc, nie polecam.